Najważniejsze dla mnie było bezpieczeństwo. Chciałem być inżynierem, który będzie potrafił chronić ludzi przed działaniem niszczycielskiej siły ognia i to w oparciu o najnowsze technologie. Ukończyłem mechanikę i budowę maszyn na Politechnice Łódzkiej. Aktualnie kończę doktorat wdrożeniowy, którego doświadczeniem, wynikami dzielę się z przedsiębiorcami i ze środowiskiem młodych naukowców. Opracowałem kompozyt hybrydowy, który działa inteligentnie. Odbiera część ciepła od pożaru, uwalnia czynniki chłodzące, przez co chroni fasady i całą konstrukcję aluminiową przed stopieniem. Największą przyjemność w opracowywaniu nowego kompozytu sprawiło mi doszukiwanie się odpowiedzi na zadawane pytania. Jak taki kompozyt powinien pracować? W jakich temperaturach powinien być używany? Ile w takiej temperaturze może wytrzymać? Przede wszystkim miałem możliwość poznania nowych ludzi, poznania nowych technologii, spojrzenie na niektóre etapy tworzenia takiego kompozytu od drugiej strony, nie od strony przemysłowej, a od strony naukowej. Pracuję w firmie Hydro Building Systems z grupy Norsk Hydro. Firma Norsk Hydro jest to firma, która zajmuje się produkcją aluminium. Kompozyt ten przede wszystkim jest mieszanką własną naszej firmy. Powoduje to, że firma staje się liderem w branży rozwiązań przeciwpożarowych, ponieważ mamy oprócz własnych konstrukcji także materiały chroniące tą konstrukcję przed stopieniem. Praca na stanowisku projektanta konstrukcji przeciwogniowych to bardzo wielka odpowiedzialność, ale i przy tym możliwość rozwoju. Staram się, aby konstrukcje, które projektuję, były bezpieczne i chroniły ludzi w stopniu jak największym przed działaniem ognia. Ponieważ projekt, na którym pracuję dzisiaj, może jutro ochronić komuś życie. W życiu jak w nauce najważniejsze jest zaangażowanie. Jestem członkiem Rady Osiedla Zarzew, a także inicjatorem nowych rozwiązań w Parku Podolskim. W Parku Podolskim udało się osiągnąć wybudowanie jednej z pierwszych stref do street workoutu. Jest to plenerowa siłownia oparta o poręcze, drążki, kółka, a także liny do wzmacniania swojej tężyzny fizycznej i był to sukces osiągnięty dzięki wygranej w budżecie obywatelskim. Cieszę się, kiedy ludzie mogą spędzać swój czas wolny aktywnie i bezpiecznie.